dobry. Cześć wszystkim. Cześć Tobie. Dawno się nie słyszeliśmy, rzadko się słuchamy ostatnio, dlatego że bardzo muszę się pilnować. Może nie muszę, ale bardzo chcę się pilnować z tym, z czym wychodzę do świata. Bo w mojej głowie się dzieją różne rzeczy. Różne myśli, różne decyzje, różne plany. I prawie każda dotyczy kogoś innego. Jedyne co ostatnio złapałem, takie moje. Może nie jedyne, ale największa rzecz, jaką ostatnio złapałem, było składanie kostki Rubika. To co pokazałem wam na kanale w ostatnich dwóch dziwnych klipach. Ja wiem, że to jest dziwny content, że zawsze takie typowe zagranie z mojej strony. Rzucam totalnie randomowo coś, co zupełnie nie bez uprzedzenia, nie wiadomo o co chodzi. Gość nagle wpada na jakiś pomysł i go wrzuca. Ale robię tak od lat 20. Dzielę się tym, co mnie w danym momencie pasjonuje, co jest z jakiegoś powodu dla mnie ważne. I ta kostka jest czymś, co mnie łączy się oczywiście z wieloma elementami mojego życia, które znów dotyczą mojej pracy, mojego życia prywatnego, mojego życia rodzinnego. Kupiłem kostkę w prezencie. Kupiłem jako zabawkę dla mojej Mai i generalnie miałem nadzieję, że będzie to taka fajna, rozwojowa kostka, zabawka, nie? Ale popatrzyłem sobie na tą zabawkę i tak pomyślałem, kurde, ja nie wiem, jak to się składa. Kupiłem coś, czego nie wiem, jak się używa, jakby chciała, żebym jej pomógł, żeby mogła czerpać z tego radość albo nawet iść do przodu z tym, to ja nie wiem, jak jej pomóc. A potem się zacząłem zastanawiać, to jest jedna z najbardziej sprzedawalnych zabawek w historii świata. I ja nie wiem, jak się jej używa. Ba, wy nie wiecie, jak się jej używa. Ludzie nie wiedzą, jak się jej używa. Wrzuciłem ankietę na Instagrama, bardzo jasno wyszło, że praktycznie nikt nie wie, jak złożyć kostkę. A akurat składanie kostki jest czymś, co wymaga pracy mózgiem i mięśniami, więc dwie rzeczy, które lubię. A co ważniejsze, nic od tego składania nie zależy. Nic się nie stanie, jak tej kostki nie złożę. Nikt się nie obrazi, nikomu nie utrudnię życia, nikogo to nie będzie obchodziło. I to uczucie, ta świadomość tego faktu jest strasznie uwalniająca. To jest taki mój akcent dnia. Taki mój fragment. To jest mój fragment. Bardzo w ostatnich latach takie chwile, kiedy miałem chwilkę dla siebie, nie wiem, parę minutek takich, żeby sobie zupełnie na chwilę zresetować głowę, odpalałem taką gierkę z takim motorkiem i jeździłem sobie tym motorkiem już drugi rok. Jestem jednym z lepszych graczy w Polsce. Łapię się w top 20% na świecie regularnie. Więc tak, wiecie, czułem, że coś robię fajnego dla siebie, takie, że miałem frajdę z tego. Ale to jest po prostu gierka, nie? Uczyłem się tam tego skilla i podnosiłem ten skill w tej grze. Trochę mnie to męczyło, że to nie jest coś, co daje wartość na zewnątrz, ale przynajmniej czułem, że tam jest jakiś progres i ten progres mi zawsze dawał satysfakcję niezależnie od tego, co robiłem. Z kostką jest trochę inaczej. Pierwsza sprawa, odkąd mam kostkę, czyli już 2 tygodnie, przestałem grać w tę grę. Przestałem grać w jakąkolwiek grę praktycznie, bo nie chcę mi się gapić w ekran, jak widzę, że kostka jest tobą, bo ta kostka stawia przed mną jeszcze bardzo dużo wyzwań, których jeszcze bardzo długo nie poprawię. Ale co jest ważniejsze, każde jedno to wyzwanie, które ta kostka przede mną stawia, rozwija mój mózg. Rozwija moje planowanie, moje postrzeganie w przestrzeni, moje reakcje, moje myślenie, moją koordynację. Bardzo dużo rzeczy to rozwija. Więc mam już taki inny level satysfakcji z tego wszystkiego. A mówię o tym dlatego, że ja mam tendencję do tego, i wydaje mi się, że jest to w miarę jasne dla wszystkich, że interesują mnie ludzie. I efekt tego zainteresowania jest zawsze taki, że ja próbuję być pomocny. Tak nawet bez bycia proszonym o to.
mam taki odruch, że chcę pomóc, chcę wejść, coś zrobić, chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwsi niż są. Takie odruchy mam. Lubię patrzeć, jak ludzie się cieszą. To jest moja własna, egoistyczna potrzeba. Ja, jasne, zależy mi na tym, żeby ludzie byli szczęśliwi, ale mam świadomość, że to jest moja... Robię to też dla siebie, nie? Bo wtedy czuję, że zrobiłem coś wartościowego. Co z kolei skłania do myśli, czemu ja potrzebuję czuć, że robię coś wartościowego? Bo mam świadomość, jak bardzo mało rzeczy na tym świecie robimy wartościowego. I to jest chyba taka odpowiedź, która mogłaby zamknąć temat. Nie chcę oceniać niczyjej pracy. Nie chcę oceniać niczyjej codzienności. Ale mnóstwo zadań, mnóstwo działań, mnóstwo decyzji, mnóstwo planów, mnóstwo wielkich kroków, które gdzieś tam dokonujemy zawodowo czy prywatnie, ma żadne znaczenie. Tak na koniec dnia. I ta myśl, wydaje mi się, jest bardzo dużym elementem mojej codziennej, mojego codziennego analizowania tego, co będzie jutro. Zrobiłem sobie w tym roku test Gallupa, z którego pani podsumowała, że Arwin nie szuka celu, Arwin szuka sensu. I to bardzo dobrze by wyjaśniało, bo pamiętam, był taki moment kiedyś w 2019 roku, jeszcze pracowałem z taką fundacją Digital University i oni mieli taki program o nazwie Global Impact Challenge, który zapraszał do siebie projekty, których celem było pomóc przynajmniej miliardowi ludzi. I ja wtedy na tym siedzę sobie z boku, obserwuję, słucham gościa, który wymyślił, jak sterylizować komary, żeby nie przenosiły Ziki, takiego wirusa. A ja sobie siedzę i dubię serwis o piłce nożnej. I nie ukrywam, miałem bardzo długo wyrzuty sumienia z tego, że mam serwis o piłce nożnej. W sensie, nie, że mam coś do piłki nożnej jako takiej, ale mam coś do tej wagi, którą się przykłada takim rzeczom. Mam coś do tej niesprawiedliwości świata, niesprawiedliwości, do tej konsumpcyjnej, takiej, wiecie, kapitalistyczno-komercjalizacyjnej części świata. Mam coś do tego wszystkiego. Mam z tym problem trochę. Mam taki wewnętrzny zgrzyt, bo czuję, że jestem w tym trochę hipokrytą, ale też czuję, że odpowiadam nie tylko za siebie, ale i za przyszłe pokolenia, za plany, za rozwój i za to, żeby... Że mam też świadomość, że ten świat taki jest, więc jeżeli chcę coś kiedyś i zrobić więcej, to ja muszę też w tym świecie swoje zarobić, muszę swoje zbudować, muszę mieć zaplecze dla siebie i dla przyszłych pokoleń, żeby mogły działać. A tego się bez pieniędzy dzisiaj praktycznie nie da zrobić. Bez pieniędzy, zasięgów, takich dotarcia, wiecie, to są rzeczy, to są narzędzia dzisiejszych czasów. Oczywiście jakbym był sam, zupełnie sam, to pewnie mógłbym zrobić jakąś ostrą jazdę z happeningami, z takim, wiecie, full in, i byłoby o mnie słychać i może bym wtedy mógł mieć przebicie z tym, co chcę zrobić dla świata bez pieniędzy. Ale to są bardzo abstrakcyjne, fikcyjne wizje, które nie istnieją, a jednocześnie, szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak pomóc światu, to nie jest tak, że ja wiem. Ja za to wiem, jak pomóc w wielu różnych małych rzeczach. Ja wiem i wyłapuję i widzę, jak prostymi krokami ludzie mogą znaleźć tę radość w swoim życiu, tę pasję, to coś, co będzie ich ciągnęło do góry i pomagało im się utrzymać. I mam taki wniosek w ogóle, który jakiś czas temu dla was nagrałem, ale go wam nie wrzuciłem. Ja mam, jak też widzicie, przez wiele lat taką tendencję do przyciągania do siebie różnego rodzaju ludzi. I prawda jest taka, że każda z tych osób jest takim influencerem dla mnie. Bo jak wrzucę coś do sieci, nie wiem, obejrzeć to 200-300 osób, to ludzie mogą zakładać, że to nie jest żaden tam influencer, żaden tam, wiecie, kreator internetowa, nic.
I to jest okej, okay, bo dla mnie to działa zupełnie w drugą stronę. To wy reagując na to, co ja nagrywam, i tu mówię, nie wiem, jedna osoba na całe wideo, dwie osoby na całe wideo, czy na sam komunikat, przychodzą i mówią, ja to widzę tak. I ja nagle odkrywam nowy świat, kolejną perspektywę, kolejne spojrzenie, kolejne zdekodowanie rzeczywistości. I to sprawia, że to, co ja wam mówię, to są głębokie moje, bardzo takie, wiecie, szczere myśli, więc automatycznie też bardzo bliskie działania, bardzo bliskie akcja-reakcja. Więc jak dostaję taki zwrot od ludzi, a wiem mniej więcej, jaki typ ludzi przyciągam, i wy jesteście w większości naprawdę fajnymi, dobrymi ludźmi, którzy też chcą coś więcej w życiu, też coś rozumieją, rozumiemy się w jakimś tam stopniu i mamy też podobną intencję, mi się wydaje, co do tego, co robimy na tym świecie, nawet jeżeli ją nazywamy inaczej, to gdzieś tam się łapiemy taki sen. Więc jak dostaję ten feedback, to bardzo często mam takie super, fajnie, dowiedziałem się właśnie czegoś nowego. To wy jesteście moimi influencerami. Ja też po to robię, bo ja potrzebuję się zderzać z tymi rzeczami, które się dzieją w mojej głowie. Potrzebuję je konfrontować. Nawet wczoraj miałem sytuację taką w pracy normalnie, gdzie w trakcie jednego 60-minutowego kola ktoś rzucił jakiś tam tekst, że coś tam, a to było mało istotne, to żeśmy z góry założyli, że coś, a mi tam w głowie armagedon, ja sobie, bo już pomijam słowa mało istotne, ale jak powiedział to, co powiedział, to ja miałem takie what? To największa rzecz, jaką słyszałem w tym tygodniu i nikt nie reaguje. Więc ja sobie tak, okej, okay, podniosę temat, ale się nie będę wypowiadał, bo ten poziom reakcji wszystkich wokół jest taki trochę zastanawiający. To ja może to zderzę najpierw z innymi ludźmi, którym ufam. Czy mi się wydaje, że coś jest wielkie i duże? Czy to ktoś nie rozumie skali tego, co właśnie powiedział? I zdarzyłem to rzeczywiście później z zespołem. Powiedziałem wprost, że mam... Jest szansa, że ja to przerysowuję, że to rośnie w moich oczach, a nie rzeczywiście takie jest. Ale jednak nie. No, zespół potwierdził, że miałem rację tu w swojej reakcji. Niemniej to jest to, że mam tych ludzi wokół, mam ten zespół, któremu ufam, mam ten zespół, który mnie rozumie i nie boi mi się powiedzieć, jak jest, jaką mam nadzieję przynajmniej. Z internetem i z tą twórczością, którą z wami robię, jest dokładnie tak samo, ale zawsze wam mówiłem, że jeżeli musiałbym cenzurować część swojej myśli, czyli chcę wam coś powiedzieć, ale usunę kilka drobnych elementów, bo dotyczą kogoś innego i tak dalej, to jest duża szansa, że stracicie prawdziwy kontekst, że stracicie szczerą myśl stojącą za moim wyzwaniem, czy szczerą myśl stojącą za moim, jak to się nazywa, za tym, co próbuję wam przekazać. Automatycznie to się staje mało transparentne, a ryzyko tego jest takie, że wyciągniecie błędne wnioski. I to będzie moja wina. I to jest powód, dla którego ja się cenzuruję przez całe życie w kontekście tego, co mówię do świata. Bo czuję się odpowiedzialny za to, co wy z tym zrobicie, co ja wam dam. I to jest powód, dla którego tak mało do was mówię ostatnimi czasy. Nie chcę wam dawać skrawka. Takie skrawki, które czuję się, że są bezpieczne, czasami wrzucam na Instagrama. Jeżeli was tam nie ma, to was zapraszam. Ale wydaje mi się, że brakuje nam rozmowy, wiecie? Ja jakby... Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek u Krzyśka Gonciarza, przedostatni odcinek, w którym, jak się okazało, nagle jestem, możecie początek pominąć, bo ja byłem początkiem mocno zaskoczony. Nie było mnie przy tym nagraniu. Podkreślam. Ja tam Krzyśkowi powiedziałem, że czuję, że jest najbardziej pożądaną taką potrzebą i kompetencją na przyszłość dla ludzi jest umiejętność takiego empatycznego słuchania, czyli takiego, w którym to my wychodzimy z prośbą o to, żeby ktoś nam powiedział, co myśli,
ale nie dlatego, że chcemy mu sprawić przyjemność, czy dlatego, że chcemy zacząć rozmowę, tylko dlatego, że naprawdę nas to ciekawi. Mnie to bardzo ciekawi, co wy myślicie, ale jak czuję, że mam możliwość wam to przekazać, to to robię, tak jak teraz. Jak czuję, że muszę wam stworzyć jakąś nową wersję tego, co chcę wam powiedzieć, po to, żeby za dużo nie powiedzieć, to nie uważam, że to jest wbrew zasadom, którymi się kierowałem od początku powstania kanału i bardzo tego nie chcę robić. Szczególnie, że nie wiem, czy pamiętacie, był taki projekt, kiedy zrobiłem 7 dni vlogowania i codziennie vlogowałem. I to był czas chyba 2 miesiące przed ślubem moim, o czym nikt nie wiedział i nie wyszło to w żaden sposób w ramach tego vloga, który trwał 7 dni i codziennie były nagrania. I poczułem wtedy, jak bardzo fikcyjne są te wszystkie vlogi, jak się tak wycina te rzeczy. To dostaliście obraz gościa, który był totalnie przefiltrowany od tego, co było najważniejsze w tym czasie dla mnie. Bardzo mnie to samego zniesmaczyło, bo te materiały były fajne. Ja czułem niesamowitą rozrywkę z tego. Nie wiem, czy to pamiętacie w ogóle. Zbudowałem własnoręcznie taras, taki z betonu, z cegłami. Burzyłem wielkie tamten. Robiliśmy jakiegoś szejka w Nutribulecie. Grałem w piłkę na warszawiance. Dużo rzeczy się tam działo wtedy. 7 dni, 7 nagrań. Na jednym nawet śpiewałem. Fajny ten projekt był, ale był też jednocześnie dla mnie przerażający, bo ja sam poczułem, że bez wysiłku ukryłem najważniejszą część mojej głowy, mojego serca, mojej myśli, mojego dnia, mojego życia w tamtym momencie. I dlatego więcej tego nie powtórzyłem. Nie chciałem tego robić, bo czułem, że się w tym pogłębię, bo to jest po prostu łatwe się w tym pogłębić. Człowiek ogląda potem ten swój materiał i tak jakby odseparowuje się od tego, co tak naprawdę realne. I to jest bardzo, bardzo riski. No i tak, słuchajcie, no tak się pomyślałem, że się odezwę. Z dobrych nowin, od 1 lipca mam multisporta. Wracamy na siłownię, 77 kilo dzisiaj rano. Ja 77, Maja 12, razem jesteśmy już pod 9 dyszek. Mój kettle waży 20, więc ja muszę zacząć ćwiczyć większym ciężarem, bo teraz Majka prosi o skakanie wyżej niż jestem w stanie kettla podrzucać. Także będzie się działo. Mam nadzieję, że uda mi się coś na sportowo uczciwie przekazać wam na kanale. A tak na ten moment to tyle ode mnie. Trzymajcie się i dzięki za wysłuchanie do końca. Jak ktoś usłyszał to do końca, to pisze Rzeżucha w komentarzu. Nie wiem, przez jakie rzeczy.